Cześć, witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 120 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o pogoni za Laszlowem, a dokładniej zobaczymy, czy będziemy mogli go zatrzymać wcześniej. Jednak to tyle, jeżeli chodzi o samą teorię, a teraz zapraszam was do dalszego oglądania. Zanim jednak przejdziemy do praktyki, to chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ przypominam, że cel na ten rok to 100 tysięcy subskrypcji i coraz to bliżej tego celu jesteśmy. Więc jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz, to fajnie by było, jakbyś zasubskrybował bądź zasubskrybowała. Dodatkowo jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. Ale to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp, a teraz przechodzimy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii. Jedziemy teraz do miejsca, w którym to Fame or Shame się odbywa, a ma ono miejsce w arenie Maze Banku i ogromne korki są na mieście, więc musimy jakoś ich ominąć. No ale dobra, jedziemy i jesteśmy już prawie że na miejscu. Zresztą zobaczcie, ogromny napis Maze Bank Arena. Mijaliśmy, więc jesteśmy coraz to bliżej. Zresztą cały obiekt widać, jest koło nas. I w ogóle to show ma adekwatną nazwę, bo Fame or Shame, czyli na polski chwała bądź hała. I szczerze powiedziawszy, bardziej hała według mnie, bo jednak to, co oni pokazują, nie jest niczym ciekawym i interesującym. No ale dobra, jesteśmy już na miejscu. Tak, Trevor potwierdził, że jesteśmy na miejscu. Dobra, zostawiamy tutaj naszą furę. My możemy zaparkować, ale to nie jest teraz ważne. Zobaczcie, że jest tu samochód Laszlowa i szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw, czy możemy przy nim coś zmajstrować. Zobaczmy. Możemy go przesunąć? Możemy. Ale przerwano przesłuchania. Dlaczego przerwano przesłuchania? Dlatego, że przesunąłem auto Laszlowa? Okej. Pytanie, czy ono wróci na swoje miejsce? Tak, wróciło na swoje miejsce, więc nie możemy na pewno go przesuwać. Ale zobaczmy, czy możemy na przykład je skustomować. Popatrzmy. Zobaczmy, czy ma opony kuloodporne. Nie, no ma fabryczne. Ale ma kuloodporne opony dodane, więc możemy to usunąć. Dobra, już kuloodpornych opon nie ma. Silnik ma standardowy. Zresztą to ma silnik elektryczny, więc raczej nie powinniśmy móc ulepszać. Tu nie będziemy nic zmieniali. Pancerz ma też najsłabszy. Możemy zmienić kolor. Dajmy mu jakiś, nie wiem, różowy. Możemy na spokojnie zmienić kolor, więc nie ma z tym problemu. Myślałem, że znowu misja się zakończy niepowodzeniem. Ja trochę przerobiłem samochód Laszlowa i zobaczcie, jak się teraz prezentuje. Na pewno się wyróżnia i zobaczymy, czy jeżeli wejdziemy i wczyta się cutscenka, to po tej cutscence będzie cały czas to samo auto. Oczywiście wy możecie zrobić, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to co jest napisane na rejestracji, czyli zasubskrybować mój kanał. A ja teraz przechodzę z powrotem do naszej postaci. Okej, gościu się już nas nie czepia, więc możemy na spokojnie iść, chociaż cały czas się na nas patrzy. Ale dobra, za chwilę będziemy wychodzili. W ogóle tam jest ciężarówka, ale jej nie ruszałem, ponieważ edytujemy sobie ją później, a dokładniej ulepszymy. A teraz obejrzyjmy tą krótką cutscenkę. Laszlo zaczął przed nami uciekać, więc teraz przystępujemy do sprawdzania naszej teorii i mam nadzieję, że jego samochód się nie zmieni i cały czas będzie taki różowy, jaki był. Ale dobra, wychodzimy i zobaczmy. No nie, dlaczego ten samochód się zmienił? Nie miało tak być, ale dobra, ustawmy sobie czas na zero i teraz możemy z powrotem to auto przerobić. No popatrzcie, czy to nie wygląda epicko? Jego samochód jest totalnie ośmieszony i w sumie pasuje do Laszlowa, bo on lubi się wyróżniać, więc na pewno wyróżniałbym się w takim aucie. Ale postawiłem także pierwsze barykady i miejmy nadzieję, że coś to da. No ale dobra, teraz przechodzimy z powrotem do naszej postaci i wznawiamy czas, żebyśmy mogli dobiec teraz do ciężarówki. No zobaczcie, że on jedzie, przejeżdża przez wszystko. Czy przejechał przez wszystkie? No dobra, tu się zatrzyma zaraz. No ale nie, no przejechał. Na spokojnie, zobaczcie, przejechał
i totalnie sobie nic z tego nie zrobił. Jego auto mocno oberwało, ale tak czy inaczej Laszlo poradził sobie z pierwszymi przeszkodami. Więc ja teraz muszę zająć się naszą ciężarówką, dlatego ulepszmy ją na maksa. Nasza ciężarówka jest już ulepszona na maksa, więcej dodatków nie możemy naprawdę dać. A także usunąłem bariery, żebyśmy mogli na spokojnie przejechać, więc teraz wznawiamy czas i ruszamy w pogoń za Laszlowem. Oczywiście możemy odpiąć przyczepę, bo po co nam ona. Zobaczcie, jak teraz nasza ciężarówka jest ulepszona. Dodatkowo mamy boosta pod E, więc zobaczymy, czy boost nam pomoże. Popatrzcie, że on jedzie. Jego auto jest naprawdę zniszczone, no ale cały czas przyspiesza tym elektrycznym. Ale pamiętajmy, że są to skrypty, więc na pewno go nie zepchniemy. Jestem ciekaw, czy będziemy mogli przebić mu opony, bo jednak kuloodporne opony dezaktywowałem. Zobaczcie, że chyba ma przebite koła. Dokładnie tak, ma przebite. Ale niestety jego auto jest mocno oskryptowane, jak cały ten pościg, więc nie strącimy go. Ale popatrzmy, jak to wygląda. Z tej strony opony ma całe, ale z tej strony tylko jedną przebiłem. Naprawdę myślałem, że więcej. No nieważne, stawiamy kolejne bariery i zobaczmy, czy to coś da. Nasza kolejna barykada jest gotowa i szczerze powiedziawszy, my na pewno jej nie przejedziemy, ale zobaczymy, jak to zrobi Laszlo, czy w ogóle to zrobi, bo jest tutaj 100 obiektów i naprawdę wygląda to epicko, więc zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. Jeżeli to przejedzie, to na pewno jego auto nie będzie wyglądało tak jak teraz. Jeszcze teraz jest w jednym kawałku, przynajmniej dobrze wygląda, jeszcze się jakoś trzyma, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę, dlatego ja wracam z powrotem do naszych protagonistów. Wszyscy się patrzą, nie wiedzą, o co chodzi, więc zobaczą teraz sobie pokaz. No dobra, Laszlo, ruszaj. Widzę, że poradził sobie z pierwszymi przeszkodami, oczywiście on skręca, więc ustawiłem to na całej drodze. I on tu jedzie prosto? Serio? Laszlo, jedziesz tu prosto? Przecież ty miałeś zjechać na tory, on będzie zjeżdżał dopiero tutaj. No, drobny fail, dlatego ustawiam teraz kolejną barykadę. W ogóle, jak widzieliście, przejechał przez ten słup, więc jak na razie ta teoria wydaje się bardzo, ale to bardzo obalona. Myślałem, że tu pojedzie, ale jednak pomyliłem się, on dopiero zjeżdża tutaj. I przypomniało mi się dopiero teraz, ponieważ tu są pociągi. Więc jeżeli tu są pociągi, to spróbujemy zatrzymać go czymś mocniejszym. Kolejny etap gotowy i mamy tym razem trochę mniej obiektów, ale wygląda to również imponująco. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, co dzieje się dalej, dlaczego te pociągi latają, totalnie glitchuje grę. No ale zobaczcie, ile tutaj postawiłem przeszkód, w ogóle tam jakiś pociąg poleciał. No naprawdę jest ten wjazd do tego tunelu utrudniony. No ale zobaczymy, jak i czy w ogóle sobie poradzi z tym nasz cel, czyli Laszlo. W ogóle my jesteśmy jakoś wyżej, okej. Nieważne, wracamy i wznawiamy czas. Dobra, sprawdzamy to. Widzę, że niektóre obiekty w ogóle nie odlatują, a on przejeżdża przez to bez problemu. Tu pociągi odlatują i on jest naprawdę już tu. Poradził sobie tak szybko? Laszlo, no nie załamuj mnie. Poważnie, typie, twoje auto nie wygląda jeszcze aż tak źle. Nie no, dobra, tu ma wgniecione wszystko. Z tyłu także ma wgniecione. Już ta rejestracja jest ciężka do odczytania, a ta z przodu to w ogóle. Ale Laszlo cały czas ucieka. Przed nami ostatnia prosta i ostatnie przeszkody. Postawiłem mnóstwo pociągów, więc miejmy nadzieję, że teraz to coś da i zadziała. No ale dobra, jest to ostatnia prosta, więc nic więcej nie będę mógł zrobić. Dlatego wznawiam czas. Wznowię go na jedynkę i jedziemy, a właściwie lecimy za nim. No zobaczcie! Wow, co się stało? Laszlo nie żyje, ale zatrzymaliśmy go. Musiałem wczytać ponownie misję, ponieważ już chyba wiem, jak zatrzymać Laszlowa. Przynajmniej spróbujemy i to będzie ostatnie podejście. Ale myślę, czy by jeszcze nie zablokować drogi wyjścia. Możliwe, że uda się go tak zatrzymać, chociaż nie sądzę, ponieważ on już respi się dalej. Ale zobaczymy, możemy postawić tutaj jakieś kontenery, chociaż myślę, że bariery byłyby lepsze. Postawimy w każdym wejściu takie bariery. Zobaczymy, czy one zadziałają. Jak nie, to przejdziemy do mojego planu ostatecznego,
czyli po prostu pociągi i nieśmiertelność dla Laszlowa. Zobaczymy, czy to się uda. Jeżeli się nie uda, to ta teoria będzie ostatecznie obalona. Mamy już bariery postawione, ale nie wiem, czy to wystarczy, ponieważ pamiętajmy, że jest to wszystko oskryptowane, więc może się teleportować, dlatego ustawię ich więcej. Ustawię ich tyle, ile będzie trzeba. I zrobię to, co będzie trzeba. Zobaczcie, jak teraz wygląda z zewnątrz to wszystko. Samochód Laszlowa jest odgrodzony, więc do fury na pewno nie wsiądzie. Tutaj wyjście także jest zabezpieczone, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle Michael biega z bronią, Trevor też. Ale dobra, wchodzimy teraz do środka. Pomijamy cutscenkę, wszystko było na swoim miejscu. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy wyjściu. I miejmy nadzieję, że się zatrzyma, byłoby naprawdę fajnie. Dobra, biegnie! Nie mówcie. Zatrzymaliśmy Laszlowa, zanim on wybiegł ze środka. Zobaczcie, że on nie może dojść do swojego auta. A zobaczmy, czy możemy usunąć jego samochód. Możemy go usunąć. I teraz pytanie, czy jak ja mu otworzę przejście, to czy samochód się pojawi, czy jednak się nie pojawi i misja się zawiesi. Jak na razie go zatrzymaliśmy. Szczerze powiedziawszy, miałem inny pomysł na to, ale udało się to w taki sposób. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobra, i będziesz wychodził. Patrzcie, idzie, ale nie ucieka. Dobra, Michael, chodź za nami. Chodź za nami, mordo. Tutaj. Dobra, biegnie. I zatrzymał się, popatrzcie, zatrzymaliśmy Laszlowa. Naprawdę to było takie proste. Wystarczyło go odgrodzić od samochodu, zablokować mu dojście do tego auta i później to auto usunąć. Poważnie? Patrzcie, że nie możemy mu teraz nic zrobić. Jest nieśmiertelny. Ale okej. Pobagowaliśmy misję totalnie. Zobaczcie, że Michael siedzi teraz w środku z typkiem, którego my musimy wywalić. Dobra, mamy to. No i Laszlo stoi w miejscu. Stoi w miejscu. Jak go zabijemy, to oczywiście misja jest nieudana, ale udało się go zatrzymać wcześniej. Więc mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta teoria zostaje przez nas potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!